Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku, w dzisiejszym, jak w tytule. No niestety na sprzedaż idzie MRF 140RC. Na latenę ma jedną motogodzinę około, bo tak naprawdę to nawet ma mniej. Tylko tyle co odpaliłem, przejechałem się i tyle no. Zacznijmy od ceny, jaka mnie interesuje. Interesuje mnie cena 4200. Mi się wydaje, że motor jest warty swojej ceny, jest tutaj praktycznie wszystko porobione, bo zaraz będziecie się pluć, że opony, kurde, no tylna opona 50%. Przednia też około 50%, nawet więcej. Opony nie są wcale aż takie złe, jakby mogło się Wam wydawać. Dla tych wszystkich, co będą mi tu wypisywać zaraz, że za 3000 albo coś, za tyle kupi się MRF albo coś w tym stylu. Zobaczcie sobie na aukcję, no to przeważnie jest do roboty taki sprzęt. Z wylanymi amortyzatorami, z łysymi oponami i z kurde, i z silnikiem do remontu. Ponad 100 motogodzin albo 50 motogodzin już remont. Wszystko zależy, ile taki motor pochodzi od tego, jak się o niego dba. Ponieważ tak samo jak długo się oleju nie wymienia, no to w silniku jest pełno syfu, opiłków, nieopiłków i tego typu sprawy. By się pozbyć tego z silnika, a w tym silniczku, ten silniczek normalnie w środku jest sterylnie czysty, wszystko zostało wymyte dokładnie, jest zalany świeżutkim olejem, jest nowy cylinder z tłokiem, no tłok jest stary, no niestety. Bo nowego nie chciałem zakładać, ewentualnie mogę dorzucić do motoru ten nowy tłok. Ale nie chciałem nowego tłoka zakładać ze względu takiego, że był zbyt ciasno pasowany, a chciałem, żeby ten silnik opracował. Ogólnie co z tym motorkiem było robione, wszystko macie u mnie na kanale. Od A do Z była cała seria robiona odcinków z tym MRF-em. Zostały założone nowe klocki na tył, są nuwencje, te troszeczkę miękciejsze, ale zacisk został poprawiony, teoretycznie nie powinno się tutaj nic dziać. Został on zregenerowany. Przedni zacisk tak samo miał poprawione prowadnice. Klocki zostały stare, bo jest ich ponad 50%, 60% około jeszcze klocka. Co więcej, no zawieszenie nie cieknie, jest suchutkie. Przednie, tylne tak samo. W tyle zostało wymieniony olej na nowy. I uszczelniony amortyzator. I wszystko ładnie tłumi. Gaz nie ucieka, 10 barów jest nabite. Klameczki, te niby niełamki, całe, niepołamane, gripy troszeczkę brudne od moich rąk, od przestawiania motora. Troszeczkę się ubrudziły, ale są jeszcze w dobrym stanie. Plastiki też w dobrym, no nie są idealne, no nie jest to nowy motor, więc mają swoje pewne mankamenty, ale jeszcze się w miarę prezentują. No napęd jest w idealnym stanie, założyłem nowy łańcuch. Nowy łańcuch, zębatki w idealnym stanie, nowy ślizg łańcucha, więc tutaj raczej się do niczego nie będzie można doczepić. Zawory, nie zawory, regulacja gaźnika podstawowa jest przeprowadzona, lecz nie ukrywajmy, że motor będzie teraz na dotarciu i tego się nie da idealnie ustawić. Po prostu jak się ten motor dotrze, no to ewentualnie wtedy trzeba będzie jeszcze poprawić drobne regulacje. Tyle. No zawory dotarte, niedotarte. No wszystko macie u mnie na kanale, co było z tym motorkiem robione. Teraz jest troszeczkę brudny, no bo miałem tą jedną jazdę, więc troszeczkę się zabrudził. No tył, łożyska na w kole, łożyska na wahaczu, łożyska w przednim kole. No bardzo dobrym stanie pitbike, może nie idealnym, ponieważ on nie jest nowy, ale jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Nawet jest założony nowiutki filtr powietrza, mówka jest założona. Nowe stopki, nowa, no jest doinwestowany, rama też została wymieniona na nowo, bo stara była krzywa. Jest tutaj naprawdę sporo nowych części. Mi się wydaje, że warta. I teraz, żeby mi się tutaj nikt nie pluł, ewentualnie do czego można było się doczepić, jak już naprawdę ktoś by miał mi tu przyjechać i zaraz się pluć, od razu powiem na tym odcinku, żeby nie było potem, że przyjedzie mi ktoś, będzie mi się targował. Jak na odcinkach moglibyście zobaczyć, no jest delikatnie krzywa kierownica.
ale to w niczym nie przeszkadza. No, no nie przeszkadzać, nie będzie przeszkadzać to w niczym. Ewentualnie jak ktoś będzie chciał, to sobie wymieni na nową. Delikatnie przednia tarcza jest krzywa, ale nie blokuje nam ani koła, nic. To tylko i wyłącznie czuć przy hamowaniu. Może delikatnie nas szarpać. No i co więcej? No i chyba tyle. Jedynie chyba tylko i wyłącznie. A i delikatny luz jest tak samo na tych tulejkach w amortyzatorze. Na tych tulejkach w amortyzatorze u góry i na dole jest też delikatny luz. Nie był to aż tak duży luz, by regenerować to, tak wam szczerze powiem. Dlatego sobie to odpuściłem. I jeszcze, żeby nie było, odpalmy bestię, żebyście sobie zobaczyli, jak pracuje. Żeby nie było, a można po prostu tłumić. Dobra. Stanie, otworzymy paliwo. Żeby nie było. Zimny silnik. Nie był palony dość długo. Tak sobie pracuje. W miarę równo. Ułożone twardsze sprężyny, może troszeczkę zawory głośniej słychać. Jeszcze jest zimny, trzeba byłoby go troszeczkę dłużej potrzymać na ssaniu, wtedy by chodziło wszystko ok. No i tak sobie pracuje ten silniczek. No. Wszystko co a propos tego motorka, chcielibyście się dowiedzieć, jak to było robione, co było robione, co jest w silniku, wszystko jest na kanale, żeby nie było potem, że ktoś czegoś nie wie. Zanim się przyjdzie do mnie, zainteresuje się tym, żeby chciałby sobie ten motorek kupić ode mnie, zachęcam do obejrzenia tych filmików. Ewentualnie dam link do playlisty w opisie pod filmem, jak nie zapomnę. No dam wam w opisie pod filmem link do playlisty. Będziecie mogli sobie wszystko o tym motorku obejrzeć, żeby nie było potem. Dobra, kończąc ten odcinek, chciałbym wam jeszcze raz przypomnieć, jaka cena mnie interesuje. Interesuje mnie 4200 za ten motorek. Nie interesuje mnie żadna zamiana, tylko i wyłącznie gotówka, ponieważ potrzebuję do flexa jakieś fundusze, jak i mam niestety swoje wydatki. Gdzie ten motorek można obejrzeć? Dokładnej lokalizacji wam tutaj na internecie nie powiem, ale mogę tylko i wyłącznie powiedzieć tyle, iż jest to Małopolska, okolice Dębna, Brzesko, te okolice. Jest ten motorek tak samo wystawiony na grupie na Facebooku, do której zapraszam was, link na dole w opisie pod filmem. Możecie się skontaktować ze mną przez grupę na Facebooku, jestem tam administratorem, Rafał, ewentualnie przez Instagrama.
do którego też link na dole w opisie pod filmem się znajduje. Proszę o kontakt tylko i wyłącznie naprawdę zainteresowane osoby, ponieważ nie mam czasu się bawić w jakieś kurde wypisywanie, wysyłanie jakichś zdjęć. Wszystko macie na dole w opisie pod filmem. No, taka a nie inna cena, jest to moja cena, jeśli wam się nie podoba, nie jesteście zainteresowani, no to nie kupicie, tak czy inaczej, więc nawet wasze pisanie 3000, 2800 albo coś takiego nic nie zmieni. Za około 2 tygodnie prawdopodobnie niestety pójdzie na sprzedaż kolejny sprzęt. Na razie mam zainteresowanego klienta, zobaczymy czy kupi, jak nie kupi, no to też pójdzie na sprzedaż mój Pitgang. No niestety jego za tanio nie puszczę, ponieważ jestem bardzo dumny z tego motorka, jest on naprawdę zarąbisty. Szkoda mi się z nim rozstać, ale no podjąłem taką decyzję, no i tyle no. Za Pitganga ile bym chciał? 4800. Zaraz będziecie pisać, że drogo albo coś w tym stylu. Jest to motorek naprawdę dobrze zainwestowany, nie ma on za dużego przebiegu. Żaden z moich motorów nie ma nigdy licznika motogodzin, ponieważ ja tego do niczego nie potrzebuję. Ale no, jeżdżone było tylko i wyłącznie tyle, co na kanale na YouTube. Poza kanałem, poza filmikami nim nie jeździłem, ponieważ nie miałem czasu. Więc jeżdżone było tylko i wyłącznie to, co na filmikach możecie sobie zobaczyć. Zawieszenie w stanie idealnym, napęd w stanie idealnym. Jest tutaj nieseryjny napęd założony, klocki, nie klocki, no wszystko jest w stanie no zarąbistym, no. Jest tutaj troszeczkę dodatków, jakieś klamki, niełamki, instalacja do świateł dołożona, czy coś w tym stylu. Opony z tyłu 80%, z tyłu, z przodu 90%. No naprawdę mam bardzo mały ten Pitgang przebiegł. Oleje wymieniane na bieżąco, serwisowany na bieżąco, no nie ma co się tutaj doczepić. Jeśli ktoś cenę przebije i będzie szybszy, no to mogę sprzedać wcześniej, a jak nie, no to dopiero jak tamten klient się rozmyśli. Na sprzedaży Pitganga na czasie mi nie zależy, jeśli się nie sprzeda, będę go trzymał i tyle no. I tyle. Dobra, ja kończę. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Taki tylko filmik informacyjny, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej!